Siemeneczko, jestem po Beton Games. Witam was w nowym gospodarstwie. Dzisiaj będzie gościć sobie powiedzę na ziarno. Bizon dostał przystaweczkę. Koszt takiej przystaweczki 11,5 tysiąca. Spore pieniądze, no nie ukrywam. No ale podobno stał igła, więc zobaczymy na ziarnko się, no ile. Przepach nic, nie powiedzieć. Ale zbiorniku już jest ponad 600. Więc mogę powiedzieć, jest dobrze. Jest nawet bardzo dobrze. Dlatego przygotowałem już nawet dwa zestawy, mam powiedzieć, czyli właśnie ten Okejsa i Usłysa przytopami. Naprawdę, z tego co patrzę, może być tak, że nie będę dojechać do końca pola. Ale też to nie powiedziałem, jesteśmy na listopadzie. Wszystko to było już można było zrobić w polach porobione. W sensie, wiecie, w październiku. Zasiewałem sobie tą pszenicę, reszty tragedii nie ma. Jakieś tam te wschody ma, o Jezu, nie to chciałem wcisnąć. Jakieś tam te wschody ma, więc no, tragedii to nie ma. Bizonek, jeszcze myślę, że ten sezon pociągnie. Tego sztabka została zakupiona przeze mnie. Jeszcze na ten sezon, bo wiecie, nie chciałem po prostu brać już tej usługi. Szukałem, patrzyłem, ogólnie zabiłem, znaczy na koncie miałem ogólnie 59 tysięcy, jest tam chyba 40 zł bodajże, więc nie ma tragedii, tak patrząc, więc naprawdę nie jest źle, naprawdę nie jest źle, więc ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo trzeba wyglądać sobie na zewnątrz, powiem szczerze, że jakoś ciemno tu się zrobiło. Powiedzmy sobie tak, były nam trochę te rządki, ale patrzcie, ja jadę, nie wiem tak naprawdę, czy dojadę do Kurdza. Kurewsko mocno sypie Kurdza ziarnówka, normalnie hit. Wiadomo, dobrze podkarmiona i to wszystko, więc no teraz efekt widać. No i dobra, tak jak powiedziałem, nie dojechałem do Kuńca. Ożeż kutwa. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Trzeba będzie chyba też to przyjechać, niechcący. Chcący, niechcący, no co? Tutaj trzeba będzie przyjechać. Po swoim, nie wiem co. Nic się nie zrobi. Może dyre to się nic nie stanie. Trzeba wziąć jakiegoś tutaj poszmita, gościu jeździ. Forschmittem i nie ziarnówkiem, że może przyjechać, no tak sobie późno. Zapłacę teraz znowu. Mówię, nie ma w tamtym roku, wiadomo, wynająłem sobie tu usługę dużego New Hollanda, tak? Czekajcie, bo ja tu miałem swoje zu. Miałem dużego New Hollanda w tamtym bodajże roku. No w tym roku już będę go brał. Bo zetniemy sobie swoim zestawem. Na pewno wiem, że co najmniej te dwie zestawy będą kukurydzy. Nie wierzę w to, że nie będzie, że to będzie inaczej. Czekajcie. O, mikrofon sobie teraz przykręca. Dobra, widzimy sobie teraz ten kawałek po naszej prawicy. No jestem w szoku. Kukurydza napadła, dostała nawozu, dostała obornika, dostała gnojowicy, dostała odżywki. Dostała jeszcze tam mocniejszą dawkę. No i właśnie na chwasty, żeby też nie dusiło. I powiem szczerze, no... No jest rezultat. Jest naprawdę rezultat. No kukurydza, zresztą widzicie, no oddaje... Oddaje... Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ale wiecie, no nakład był tu i zbiór musi być, no nie oszukujmy się. Pod tym względem, patrzcie, po wrześniach zrobiłem. A to znaczy, proszę, wyjechałem tu... Wróciłem tu tylko. I tak przez to nie przyjechałem i patrzcie, mam prawie 300 kilo kurydzy. Więc szakuba, kurydza odmiana naprawdę bardzo fajna, no odmiana mi kosztowała 1100 zł na hektar bodajże, więc no 550 chyba złotych. To tutaj się często nie zdarza trenować za jednostkę. Ale jest rezultat. No i zostałem tylko, jak będzie wyglądała sytuacja teraz. Jeśli będziemy mieli teraz nadzieję, że kurydzę. Bo patrząc na tym kawałku,
tak sypie, no to aż tam się strzeże, zastanawiam się, jak tam to będzie sypało. Może powiem ci. Bo patrzę na pewno po tym, to po ba. Może się naprawdę zajmij z tą mnie, no chodzi mi strzeba. Pane, luksus. A tak wspomniałem, prawdopodobnie to... może jeszcze nie ostatni, tak jak teraz powiedza, ale myślę, że to jest przedostatni ogólnie sezon bizona na gospodarstwie. No jeśli będziemy mieli takie plony, takie zbiory, no to podejrzewam, że bizon już będzie przedostatni sezon na gospodarstwie. Nie oszukujmy się, też pora pewnie na zmiany będzie, tak podejrzewam. A na to pójdziemy, to zobaczymy taką markę, zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy właśnie. A to mówię, jeszcze ten sezon kolejny, czyli od powiedzmy od lipca do właśnie listopada mniej więcej, takie właśnie będziemy mieli tego bizona jeszcze na kanale, znaczy na swoim gospodarstwie, taki jest plan. Więc naprawdę cieszę się, że taki plan taki kombajn wyleciał. On chyba jest ogólnie długi rok, jak się nie mylę, najwięcej na później to był. Czyli najkrócej taka fara był, jak się nie mylę. No ale to też wiecie, tego dopieszczania tego wszystkiego nie było. Nie było. Nie było tego łonika tyle, nie było tej gnojowicy, nie było porządnego kombajnu. Nawet mimo wszystko bizon też nie jest jakoś. Nie ujmując bizonowi, no nie jest to jakiś tam demon roboczy, no ale jednak to jest kombajn naprawdę. Moim zdaniem chyba ogólnie marka Bizon, to mogę tak nazwać, ma chyba w życiu realnym na pewno zrobiła na bardzo, bardzo dużo pod względem właśnie produkcji. Wiecie, no ten Bizon z tego pojedynek posił i wszystko, więc naprawdę tutaj to pobawiam tutaj szczerze, żebym miał jakiegoś, nie wiem, giganta gdzieś na oku. Podejrzewam, że giganta też bym kupił, albo dynamika, bo dynamik patrzyłem, że to tam gdzieś granica 80 tysięcy mógłbym zakręcić. Myślę, że tutaj niby nawet z tą przystawką myślę, że byśmy mogli dać tyle, dostać tyle samo, co właśnie daliśmy na sam pomysł, czyli 45 tysięcy. No trochę tak pocił, ale mówię, to na razie tak spokojnie nie myślę pod względem wymiany kombajnu, bo naprawdę jeszcze są mniejsze sprawy tutaj pod względem wymian, kupna. No bo tak, musimy jeszcze dokupić teraz ciągnik na wiosnę. Myślę, że no zostanie to spełnione przeze mnie. Więc naprawdę by było zajebiście, gdyby to było spełnione. Takie marzenie. Już ciągnik 150 koni. No, wiecie, no trochę tego Force case'a, tego case'a chciałem powiedzieć, Force tak, tego case'a trochę odciążyć, mimo tego, że nie ma aż tak mocno, bo ten case chodzi, no co, chodzi w petce. Chodzi w użytniku, stosunkowo nie ma ciężko, ale patrząc, jeśli to co, no już mi się bez okowca czekam, osoby bez okowca to wyspuch, wyspuch, więc tutaj nie ma opcji, żeby tak było. No zobaczymy, czy przygotujemy zaraz sobie w tym jeszcze miesiącu, można powiedzieć, pod tą soję, zobaczymy. Plan jest, ale czy to wypali? No to tego nie wiem. Przestanę, czy ogólnie też nie wziąć teraz, by tak wyciąć tego poprzeczniaka. Żebym zjechał dojeżdżał z jednej strony na drugą, bo patrząc racjonalnie, no to nie ma szans, żebym ja tak dojeżdżał. Chyba tak trzeba nie zrobić. Jak tutaj pod skosem pojedziemy, tutaj raczej się nic nie powinno pojechać. Przetniemy się tak, żebyśmy mogli z jednej strony na drugą dojechać, bo to jest masakra, tak? Jak nie zobaczy, kuźwa. Bo to jest masakra, patrząc na to, jak to sypie. Tutaj jest naprawdę to nasz konkretny. W tamtym roku też udało się tutaj ogarnąć tą kukurydzę tak, żeby to wypała. W tym roku soja, ale zboża no, tak zbytnio nie sypały. No nie ma co się sypać. A w tym roku jednak kukurydza oddaje. Trzeba będzie jeszcze patrzeć, jak tam ogarnąć zboża, no po co sobie tej kukurydzy. Może też coś będzie więcej, może kukurydza jeszcze dostanie zbożówki, dostanę na pewno
Nawet nie wiem, może to zabrzmi dziwnie, ale nie wiem, czy nawet teraz w listopadzie, ewentualnie, nie, w listopadzie posadzimy, w listopadzie jeszcze nie będę, a mi będzie nawozów, ale na pewno w lutym, tego 15 lutego już na pewno będę chciał lecieć z nawozami, azotami jakimiś, albo wędrówki z rytem, chciałbym lecieć, a czy to wleci, czy to wystartuje, tego nie wiem. Patrząc na racjonalnie, no na pewno tak, w lutym tego 15 wlatujemy z orkami, czyli z obojennikiem pogadać, że jeszcze będzie można, obojennik nie trzeba dać, będzie się upewnić, to wygląda, że pewno, bo wiadomo, tak nie stosuję tego tak mocno, ale dowiedzieć się, bo jednak opłonę trzeba nie załatwiać. Ewentualnie już po prostu tylko w polach zacząć robić, czyli takie starzewanie tylko prądów i już powolutku sobie to ogarniać w listopadzie, więc można powiedzieć, mamy taki styczeń, luty, mam grudzień, styczeń, proszę. Mamy taki okres, żebyśmy jednak sobie mogli odpocząć pod tym względem, więc nie ma takiej tragedii, tak? Oko koleda w tym roku po 770 bodajże. Tutaj w stylu, no bo chłopaki na skupie dzwonili, mówili, że nie mają pieniędzy, no się nie pocieli, ale że znaczy pocieli, ale po prostu dawali nam gdzieś indziej, przecież kiedy lepią cenę, ja sobie trochę z chłopaczkami dobrze popracować, to nie sprzedawałem już, podnajdź żyto, tak żyto sprzedawałem. I podejrzewam, że będę u nich tak częściej sprzedawał, żeby jednak tą lokalną firmę transportową troszeczkę wzbogacić. Po prostu jakieś lepsze układy, bo oni tak ściągali nawozy. Właśnie mają skup zboża, więc nawozy by też fajnie mieć z innej firmy. Jak wiecie, oddajemy zboże, no to możemy i tak robić, żebyśmy po prostu mogli od nich sobie nawozy brać. Cenie powiedzmy, czy coś w tym stylu, no to też by nie było źle. No jednak trzeba też kombinować, sobie życie ułatwiać. Więc naprawdę nie ma, nie może być źle. O. Tego osoba mi brakło, nie może tak być źle. Trzeba sobie z chłopakami dobrze żyć. I będzie elegancko. Jest 12 minuta. My przyjechaliśmy poprzeczniak, można powiedzieć, w jedną drugą stronę. I czyli zrobiliśmy kółko. Nic więcej jak 12 minut odcinka. O! Pottingera odmiana. Pioniera, przepraszam, nie Pottingera odmiana, jednak dobrze. No, podobno Pottingera, bo to nie pamiętam dokładnie, a Pottingera bodajże odmiana była. Więc naprawdę troszeczkę dobrze to oddaje. Ale pani to oddaje. No. Zaraz jedna przyczepa będzie zaspana. To jest kurwa hit. Hit nad hitami. Amazon ogólnie będzie miała co robić. Czy ma co robić? Jak ukrycie, jak widzicie. Ale słońce napierdza. Dobra, leci. Ja tu trochę gorzej mam ciąć. Chociaż ogólnie po kwiedzy tak nie ciąłem. Sam, w sensie no, takim systemem, więc mam troszeczkę ciężko to ogarnąć. Ale no, nie ma takiej tragedii, mi się zdaje. Zobaczcie, troszeczkę jestem zgulony. Ale się jadę złudziliśmy, no i tak kurwa. Jest to bardzo. Tu na siłach, ale chcę jednak zmęcić to. Znaczy zmęcić. Chcę nagrać ten odcinek. Muszę spróbować jeden odcinek dzisiaj nagrać. Bo... no chcę mieć na zapas w razie czego. Nawet gdybym miał też nimać coś, żeby też nimać coś, żeby te filmiki na tym kanale były. No i oczywiście powiedziałem już nieraz to, że się okaże od dzieciaków, więc też nie wiem jak to będzie z tym nagrywaniem, ale będę starał się nagrywać codziennie mieć. Znaczy, nagrywać na zapas to dużo. Ale mieć odcinki codziennie
jakby tę tendencję utrzymać. Mam nadzieję, że to się po prostu sprawdzi. Się to ładnie utrzymo. Teraz to wychaliśmy 84%, ale jak mi się zdaje, że pod tym stroną troszkę to lepiej sypie. Opłaty jeszcze nie dostałem. Myślę, że na dniach powinna się przelew dostać. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie. Ogólnie dostałem wniosek 32 tysiące powstanych dopłat. Więc powiem szczerze, no będzie dobrze. Tyle ma dowodzić. Więc nie ma tragedii. No wiecie, ta hodowla, jak dopłaty dają, ziemia dokładaje. Więc tutaj nie ma tragedii, doszliśmy 1000 dostajemy pewnie. Nie wiem, czy na dniach, czy to pełno wzrosnę, nie wiem, wiecie, zależność wszystko jest od tym, jak oni tam sobie to rozdysponowują. No to będzie puchali, teraz już to wypadki będzie dobrze, puchali. Trzeba będzie ją spłacić. Znaczy inaczej, zapłacić te 30 tysięcy teraz, plus muszę zapłacić 15 za fotowoltaikę, więc to trzeba naprawdę dobrze. Zostałem 2000, a nie zrobimy skupiny tego, nie wiem. Na razie pieniążki będą być dobre. Więc taki okres naprawdę. Grudzień, styczeń, luty. Gdzieś lutego może te pieniądze miały będą na koncie, zobaczymy. Żeby coś może w tym lutym już powolutku przychodziło, tak? Coś tam modernizować znowu. A najważniejsze, to co chciałem, to ogarnąłem, czyli dwie ale łukowe. Jedna troszeczkę powiedzmy w stylu amerykańskim, chociaż nie wiem jak powiedzieć. No i po prostu hala łukowa, to było na poprzedni odcinek, będzie. Ja tego nie wiem, bo ja nagrywam, jak widzicie, 8 lipca odcinki. Dopóki mówię, mogę, nagrywam jak najwięcej. Bo myślę, że w tym tygodniu, bądź w następnym tygodniu już kurna będą złoże do koszenia, do koszenia właśnie, czyli żytko będzie szło pod kłosę. Tak wiecie, wiadomo, że patrząc na to, że możliwe, to nie będzie nikt siedział i nie ogląda filmików, no ale jednak tutaj przerwy nie może być, przynajmniej nie jakoś długiej przerwy, o, można powiedzieć. Podejrzewam, że być może mówię w 20%. Ale myślę, że podejrzewam, że w sierpniu jednak coś tam pewnie wleci. Ale pewnie przejemnik. Nie uda mi się nagrać. Wiem, że szwagier przyjeżdża bodajże do 1 sierpnia. 3 sierpnia, coś w tym stylu. No i będzie siedział już tydzień? 3 dni. Jeszcze z dzieciakami później. No wiadomo, że nie będzie czasu, żeby sobie to siedzieć i nagrywać. Więc myślę, że będę oscylował wtedy, żeby do tego się przede wszystkim ponagrywać tego pierwszego do 10, bo wiem, że 10 jadą na wycieczkę. Wycieczkę do domu, no po prostu na wyjazd w głowie bodajże. Więc będą jechać. A patrząc na to, to termin na 10 dni nagrywania, więc myślę, że ten wieści dobrze poszło. Nic by się nie działo. Siana by nie było, bo myślę, że to gdzieś już mogą być siana mniej więcej 15-16 sierpnia mogą być. Bo teraz 6 tygodni. Czekajcie. No, coś takiego, jeśli dobrze pójdzie. 9 lipca bym chcieli. Wycieli w zasadzie już trawy. Tam zostało cały 3 hektary łąk. Całe 2,5, przepraszam, hektara łąki. Teraz chcieliśmy to 8,5 hektara. I tak na szybko liczę oczywiście, bo tak nie jest, nie wiem, nie ma. 6,5
Może nie. Nie wiem, musiałem dokładnie policzyć, ale nie wiem, jak tam z dzierżawą wychodzi. Hektarowo. Na swoich ogólnie chciałem 4,5, bo chyba 6. 5. Trzeba by nie było, można powiedzieć. Bo większość łąk do przysiania jest. Ale na razie w tym roku nie przysiewam. Niech te kawałki mam takie, że mam przysiane i już tyle efekt widać. No niektóre nie wiem, to zbytnie też no nie widać. Z kolei długą łąkę przysiewałem. Czy orałem, przysiewałem? Znaczy orałem i przysiewałem. No to tamta z kolei no nie wypaliła. Nie jest takie płonne mi się chciało. Wiadomo. A teraz patrząc, to co było najniższe na to, no to tam jednak oddało 23 kulki. Wiem, że to nie jest dużo. Z hektara 40, 50, może 60. Powiedzcie, to nie dużo. Nie dużo. Ale to było cięte. I teraz nie nagrywałem chyba bodajże. Czy zaczynałem drugi wykos? Nie wiem. O, ważne. Nie wiem, z 5 tygodni. Do 5 tygodni ja sobie rozbieram z hektara, powiedzmy, 15 kule z hektara. I po prostu tak minus sobie liczyć. Te lepsze łąki, a z lepszej jazdy gościem to będą 2-3 kulki i też 3 raczej żyć. Po prostu trzeba się cieszyć, bo tego zapasu musi być u mnie jak najwięcej, bo w tamtym roku nie było faktycznie nic. Wszystko muszę na bieżąco, teraz w zasadzie też idzie. Też nie ukrywam, ale już jeszcze pierwszej pewnie nie zrobiłem, już mam siano drugie zrobione. Mam siano kiszonki w malekach robione, więc no myślę, że troszeczkę bym powinno stawić. Kukurydzy też mam nasiane z dychę. Tak na szybko liczę zdychę, mój 11. Więc myślę, że w tym roku bydlaki będą szczęśliwe pod względem paszy. Takim bynajmniej. Tak ona mi się zdaje, a czy tak praktycznie. O kurna mać. Ręka mi poszła. Myślę, że w tym roku jakoś na lat paszy raczej nie będę. Mam nadzieję bynajmniej. Narzekał. Czy tak wyjdzie, czy tak będzie, czy nie będzie, to się okaże dopiero, wiadomo. No to będzie za przez rok. Następny rok. Moja troszeczkę raczej zmienia się ta produkcja. Mamy taką zamiar, by nawet zmieniać produkcję pod względem hodowlanym. W sensie zejść na same typowo krowy, żadnych byków, żadnych cielaków takich, znaczy byczków ogólnie. Wszelkiej maści, by zbyć się już byków i przejść typowo na mleko. Wiem, może będzie krach, będzie byki, nie wiem, będą ceny miały, bo to nie jest zwykle. Ten, jak to się mówi, jeszcze podań pije, ale jednak mleko to jest to, że mam co miesiąc pieniądz, a tak wiecie, z byków. To też jest pieniądz, ale to tak u mnie to nie ma takiej możliwości. Jest możliwość, tylko kurwa, jakoś te byki nie przekonuje się do tych byków. Tak szczerze mówiąc. Jakoś tych Francom kurwa nie ufam. Tych byków. Bo ja mimo, że chodzę cały czas przy bykach, to tam takie fancy co niektóre są, to w ogóle nie. Po prostu. Leży jedną produkcję iść. Kupował mleczny i mieć spokój. Dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Takie już nie muszę spotkać. Dziękuję, komentarze, dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.